Widzimy zamknięte wrota przeciwpowodziowe Kamienna Grodza, pomimo tego, że nie ma wysokiego stanu wody, nawet stan wody jest niski. W tle widzimy łodzie typu Galar, które chciałyby z turystami przepłynąć dalej Motławą w górę, ale nie mogą, ponieważ wrota są zamknięte i uniemożliwiają swobodną turystykę wodną na Motławie, w tym wpływanie na opływ Motławy, gdzie miasto Gdańsk wybudowało ostatnio przystań kajakowo-wodną. Ta droga jest bardzo często zamknięta przez tak zwane wrota przeciwpowodziowe, które tak naprawdę zamykają się także wtedy, kiedy żadnej powodzi ani zagrożenia powodzią nie ma, bo po prostu tak te wrota działają, pomimo że RZGW Gdańsk zapewnia, że wrota działają prawidłowo. Tutaj na tym filmie widzimy właśnie prawidłowość działania tych wrót. Nie ma powodzi, nie ma wysokiego stanu wody. Są jednostki, które chcą przepłynąć, a wrota są zamknięte. Dlatego jako Pomorski Szlak Żeglarski postulujemy od kilku lat stałe blokowanie tych wrót w pozycji otwartej w czasie sezonu letniego jako rozwiązanie tej sytuacji i udrożnienie szlaku Motławy i opływu Motławy dla turystów wodnych, którzy chcą pływać tymi szlakami wodnymi. Jest dużo osób, które pływają tędy mniejszymi jednostkami, pontonami, kajakami. Tutaj widzimy ekipę, która lądem przenosi kajak i to jest oczywiście możliwe wtedy, kiedy są osoby dorosłe, które są w stanie taki kajak udźwignąć, ale w przypadku, kiedy płynie rodzic z dzieckiem, to już wtedy takiej jednostki nie przeniesie tutaj lądem, bo po prostu nie starczy mu na to sił. Dlatego wrota te powinny być odblokowane. Podobny problem dotyczy także wrót żuławskich na opływie Motławy, które permanentnie są zamknięte jeszcze częściej niż wrota tutaj Kamienna Grodza. I tak samo jak w przypadku Kamiennej Grodzy, też przy niskiej wodzie, bez powodzi, bez ryzyka zalania żuław, bo przypomnijmy, że te wrota nie chronią Gdańska, tylko chronią żuławy przed zalaniem. W tym przypadku widzimy, że zalanie nie grozi, poziom wody jest niski, a mimo to wrota są zamknięte. Taki stan jest bardzo częsty i utrudnia wodniakom żeglugę po Motławie i po opływie Motławy. Leciliśmy sobie parę godzin temu w górę Motławy, no i wracając niestety utknęliśmy. No i teraz musimy w Makao grać, żeby przeczekać.